Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o silniku koncernu PSA, czyli silniku 2.0 HDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail. Silnik, tak naprawdę historia tego silnika sięga końca lat 90. Zadebiutował w 98 roku w Peugeotie 406, później trafił do Citroena Xanti drugiej generacji. Tak naprawdę wersja 90-konna, jak i 109-konna była oferowana do 2003 roku bez większych modernizacji. Można powiedzieć, że silnik już ma prawie 20 lat. Z perspektywy czasu okazało się, że jest to bardzo udana konstrukcja, zarówno pod względem spalania osiągów, kultury pracy, wyciszenia, jak i trwałości czy niezawodności. Silnik na pewno wyróżnia się na tle swojej konkurencji. Tak naprawdę silnik 2.0 HDI pochodzi od silnika poprzednika swojego. Został zamontowany jeden wałek rozrządu, ośmiozaworowa głowica. Z początkowych oczywiście okresie produkcji układ wtryskowy Common Rail pierwszej generacji, elektromagnetyczne wtryskiwacze. Słabsza wersja miała turbosprężarkę o stałej geometrii, mocniejsze wersje miały już turbosprężarki ze zmienną geometrią łopatek. Tak samo było z kołem dwumasowym. Filtr cząstek stałych, jest to filtr tak zwany mokry, czyli musimy dolewać płyn. To powiem co nieco później o tym. Tak naprawdę taką typową musterką z silników z początkowych lat produkcji, czyli od 98 roku, były problemy z kołem pasowym wału napędowego. Tutaj często dochodziło właśnie do pękania tego koła pasowego, także warto zwrócić na to uwagę przy zakupie. Od 2003, przełom 2004, zmieniono w tych silnikach co nieco właśnie to koło pasowe, przekonstruowano, także tutaj już można wykluczyć tą usterkę. Tak naprawdę w wersje 16-zaworowe zostały wprowadzone pod koniec 2003 roku. Były to wersje o mocy 136 koni. Później przekonstruowano wersję na 140-konną. W 2008-2009 silnik 2.0 HDI legitymował się już mocami 150 i 163 koni mechanicznych. Są to silniki już dużo bardziej skomplikowane, więcej elektroniki, co powoduje niestety, że zdarzają się także większe awarie. Co tutaj jeszcze można powiedzieć o tym silniku? Najczęściej kłopoty dotyczą turbosprężarki, dwumasowego koła zamachowego, sprzęgła, zawór EGR, układ wtryskowy. Wtryskiwacze wytrzymują, powinny wytrzymać w okolicach 200-250 tysięcy kilometrów bez napraw jakichś tam większych. Najczęściej trzeba, jeżeli silnik nam zaczyna chodzić, powiedzmy na wolnych obrotach, jakieś nierówna praca, to trzeba się przyjrzeć właśnie układowi wtrysku. Co do jeszcze jakichś takich awarii, trzeba pamiętać o regularnej wymianie paska rozrządu, sprawdzić także łańcuch rozrządu łączący wałki rozrządu. Tutaj jest taki mieszany układ, powiedzmy,
rozrządu łańcuch razem z paskiem. W 2004 roku przekonstruowano filtr cząstek stałych. Tutaj ten płyn uzupełnia się co 120 tysięcy kilometrów, niby ma wytrzymać. Wcześniejsze wersje wytrzymywały przebiegi do dolania tego płynu o połowę mniejsze mniej więcej. Co do samej żywotności filtra cząstek stałych, to jest on przewidziany na około 200 tysięcy kilometrów. Nie powinniśmy mieć większych problemów z nim. Tak naprawdę silnik 2.0 HDI to tak samo jak silniki. Tutaj można powiedzieć, że tak jak i Renault, w stosunku do niemieckiej konkurencji byli to pionierzy tak naprawdę razem z Fiatem wprowadzania właśnie systemu Common Rail do diesla. 2.0 HDI to przede wszystkim wyróżniał się na tle właśnie swojej niemieckiej konkurencji dużo cichszą pracą, mniejszymi wibracjami, mniejszym spalaniem. Silnik jest dosyć ekonomiczny w zależności od samochodu, w którym jest on zamontowany, wagi, jak i masy, powiedzmy, jazdy. Średnie spalanie może sięgnąć 5-6 litrów. Nie powinno być z tym większych problemów. W mieście oczywiście ta wartość rośnie, ale nie jakoś znacząco, do 6-7, góra 8 w zimie gdzieś, jeżeli ktoś będzie jeździł na krótkich dystansach. Tak naprawdę tutaj mamy w 2001 roku silniki te przeszły modyfikacje. Tutaj układ tryskowy Boscha zamieniono na Siemensa, dodano wtryskiwacze piezoelektryczne. Była także wersja 110-konna z 4 zaworami na cylinder w takich odmianach, powiedzmy, vanach, czyli w Peugeotie 807 czy Citroenie C8. Dodatkowo w 2003, na przełomie 2003-2004, zmodyfikowano właśnie wtrysk paliwa, wprowadzono wersję 16-zaworową, 136-konną. Później w 2009 turbosprężarka była chłodzona już płynem. Zastosowano także system wtryskowy kolejnej generacji Common Rail, aż ciśnienie wtrysku było aż 2000 barów. Także po 2009 roku ten silnik jeszcze został bardziej dopracowany. Pod względem niezawodności silnik jest raczej w czołówce, aczkolwiek występują, tak jak powiedziałem wcześniej, typowe takie usterki przy większych przebiegach diesla, czyli turbosprężarka, dwumasowe koło zamachowe, zawór recyrkulacji spalin EGR, przepływomierz powietrza. Trzeba zwrócić uwagę na wtryskiwacze, pompę wysokiego ciśnienia. Tutaj często właśnie przy większych przebiegach będą wymagały regeneracji bądź wymiany na nowe. Co do tego wcześniejszego omawianego koła pasowego, tutaj koszt wymiany to około od 300 mniej więcej do 500-600 zł, w zależności od części, które użyjemy. Koszty części zamiennych nie są na jakimś, powiedzmy, wysokim stopniu. Tutaj są to ceny raczej umiarkowane, porównywane z konkurencją. Najczęściej, jeżeli będziemy musieli wymienić koło dwumasowe czy powiedzmy turbosprężarkę, to koszty około 2000 zł w przypadku regeneracji turbosprężarki. Także na pewno silnik uchodzi za solidnie wykonany, dosyć bezawaryjny, dosyć niskie spalanie w porównaniu do konkurencji, porównywalne z silnikami właśnie DCI. Jak na tamte czasy silnik był tak naprawdę także pionierem razem z koncernem Renault i Fiat. Właśnie Citroen wybił się, wprowadzając właśnie układ systemu wtryskowego Common Rail do swoich silników. Także na pewno to spowodowało, że ten silnik jest bardzo popularny w samochodach właśnie koncernu Citroen Peugeot. To by było na tyle w tym temacie.
silnika 2.0 HDI. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie.